Siema, witam Was w kolejnym odcinku Sixpack TV Uczy. Ten odcinek jest skierowany bardziej dla pań. Znaczy, co po niektórzy panowie oczywiście też będą mogli z tego skorzystać. Dlaczego skierowany dla pań? Ano dlatego, że w tym odcinku pokażemy Wam, to znaczy pokażę Wam moja podopieczna Iza, a ja Wam tylko będę opisywał, ćwiczenie, które doskonale wpływa na rozwój oraz poprawę jakości wyglądu posiadków. Nowość dla pań, nie? Ćwiczeniem tym są przysiady sumo na podestach z ketlem albo hantlem. To już jest kwestia tak naprawdę wygody. No to co? To ja lecę na siłownię, Iza już tam na mnie czeka, a my widzimy się za moment. No witam ponownie. Jak widzicie, Iza jest już w ferworze treningu, dlatego nie będę jej przerywał, tylko od razu przejdę do rzeczy. Jak przed chwilką Wam wspominałem, ćwiczenie to nazywa się przysiadem sumo. Tutaj jest on wykonywany w wersjach na podestach z ketlem, to znaczy na podestach, bo to tutaj akurat za podesty robią nam stepy. No a są one nam po to, żeby ruch mógł być troszeczkę dłuższy, przysiad troszeczkę głębszy. No ale dobra, od początku. Stopy. Stopy ustawiamy szerzej niż szerokość barków. Palce stóp powinny być skierowane na zewnątrz, jednak nie przesadnie, żeby no nie mieć problemów z utrzymaniem równowagi. Kolana powinny być ustawione dokładnie tak samo jak palce u stóp. Plecy staramy się przez cały czas trzymać prosto, barki ściągnięte, żeby nie uciekały nam do przodu razem z ketlem, którego trzymamy obiema rękami przed sobą. Przysiad robimy do momentu, kiedy pośladki zejdą lekko poniżej kolan i uzyskają to maksymalne napięcie mięśniowe. Powinny być one skierowane w tył, unikamy tak zwanego w cudzysłowie zawijania tudzież kulenia pośladków. Kontrolujemy kolana, aby nie uciekały nam do środka, czy też nie wychodziły przed linię palców u stóp. W trakcie ruchu pozytywnego robimy wdech, natomiast podczas negatywnego wydech. Ruch negatywny to oczywiście prostowanie nóg. W końcowej fazie tego ruchu możemy dodatkowo mocno, tak kolokwialnie mówiąc, spiąć poślady, aby zmaksymalizować ich pracę. Jest to ćwiczenie naprawdę godne uwagi, ponieważ oprócz mięśni pośladkowych angażuje także większość mięśni nóg, takich jak mięśnie czworogłowe, mięśnie dwugłowe, czy nawet przywodziciele. Oczywiście pod warunkiem, że jest ono poprawnie wykonywane. A no właśnie, teraz Iza pokaże Wam najczęściej popełniane błędy. A są nimi. Przede wszystkim złe zebranie ketla z ziemi. Niby taka pierdoła, ale uwierzcie mi na słowo, że już wielokrotnie niejednego twardziela taki błąd kosztował kilka dni, a nawet kilka tygodni przerwy od jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Kolejny błąd to zbyt mocne pochylanie się w trakcie wykonywania ćwiczenia oraz barki wysunięte w przód. No i ostatni błąd, który najczęściej można zauważyć u osób początkujących, to kolana uciekające do środka. I to już wszystko w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, klikajcie łapki w górę, komentujcie, udostępniajcie, a my żegnamy się z Wami i czekamy na propozycje kolejnych odcinków. Do zobaczenia wkrótce. Na razie. Ale teraz dobrze podniosłeś.